O tym, co tak naprawdę znaczy być samosterownym, o edukacyjnych warunkach, w których samosterowność może zaistnieć, o podręcznej nauczycielskiej skrzynce z narzędziami opowie nasz pierwszy ekspert, William Stroud, wieloletni przyjaciel i ekspert programu Szkoła Ucząca się, założyciel dwóch nowojorskich placówek, które wspięły się na najwyższe pozycje w rankingach ponadpodstawowych placówek publicznych. Williamie, studio jest twoje. Witajcie. Mówię do was z mojego domu w Nowym Jorku. Chciałbym być teraz z wami, ale jest to niemożliwe ze względu na COVID. Międzynarodowy ruch lotniczy został mocno ograniczony. Odniosę się do kilku kwestii, które już niejednokrotnie omawiałem. Jednak tematem dzisiejszego wystąpienia jest samosterowność w uczeniu się. Kiedy wiele lat temu zaczynałem pracę jako nauczyciel, mój przyjaciel powiedział mi, że nie możemy uczyć wszystkich wszystkiego. Jest w tym lekka przesada, ale chodziło mu o to, że uczenie się to proces wewnętrzny. Na początku chciałbym sformułować definicję samosterowności w uczeniu się. Jest to proces, w którym osoba ucząca się bierze za to odpowiedzialność. Proponuję jednak dokładniej to zdefiniować jako proces składający się z pięciu kroków. Po pierwsze, określamy, czego musimy się nauczyć. Po drugie, w procesie uczenia się wyznaczamy konkretne cele i określamy kryteria sukcesu. Po trzecie, uczący się wskazuje zasoby, których potrzebuje, żeby ukończyć projekt bądź osiągnąć cel. Po czwarte, wybiera sposób uczenia się. Zastanawia się, jak to zrobi. Będzie czytał czy pisał. A może będzie uczył się przez doświadczenie. Musi świadomie wybrać odpowiednią strategię. Po piąte, ocenia swój postęp. Skąd wiem, co osiągnąłem i czego muszę się jeszcze nauczyć? Dodatkowo uczeń wprowadza zmiany, ocenia cały proces i określa, co potrzebuje jeszcze zrobić w przyszłości. Myślę, że w procesie nauczania nie poświęcamy wystarczającej uwagi warunkom, które konieczne są do zrealizowania konkretnego zadania lub do opanowania danej umiejętności lub wiedzy. Aby zainicjować proces samokształcenia, należy zapytać, jakie powinny być spełnione warunki, aby rozwiązać zadanie. Potrzebna jest podstawowa wiedza. Czy uczeń ma wystarczającą wiedzę, żeby je wykonać? Równie ważna jest motywacja. Nauczyciele muszą zadać sobie pytanie, dlaczego uczniowie mieliby zainteresować się danym tematem. Dlaczego warto się na nim skupić? Nauczyciele muszą być konkretni. Opowiem też o kilku narzędziach. Nauczyciele tworzą własne narzędzia, które mogą pomagać lub ograniczać pracę uczniów. Jakie narzędzia wspomagające uczenie się znajdują się w skrzynce każdego ucznia? Podobnie jak u stolarza, który podejmuje się jakiegoś zadania i posiada w skrzynce piłę tarczową, młotek, wiertarkę, dłuto.
Dysponuje on narzędziami ułatwiającymi ukończenie projektu. Uczniowie mają skrzynkę na narzędzia, którą mogą odpowiednio opisać. Jeśli napotkają problem, nie muszą kontaktować się z nauczycielem, tylko mogą wykorzystać swoje narzędzia. Omówię kilka z nich. Opracowaliśmy je w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Pierwsze narzędzie to strategie pracy z tekstem. To dość istotne, ponieważ ludzie najczęściej uczą się czytając. Wzbogacają język i przyswajają wiele treści, ale tekst musi być zrozumiały. Jeśli jest zbyt trudny, uczniowie się zniechęcają i odkładają książkę na bok. Jeśli jest zbyt łatwy, nie przyswajają nowej wiedzy. Omówię kilka strategii czytania, o których niejednokrotnie rozmawialiśmy. Uczniowie mogą wykorzystywać je podczas pracy z tekstem. Ułatwiają analizę i zrozumienie treści. Pierwsza strategia dotyczy monitorowania znaczenia treści. Uczniowie zwracają uwagę na to, czy rozumieją tekst. Kiedy zgubią jakiś wątek i nie wiedzą, o czym czytają, powinni je przerwać i powiedzieć: chwila, nie rozumiem tego fragmentu. Muszę przeczytać go jeszcze raz. Albo wykorzystać strategię, która pomoże mi go zrozumieć. Zatem uczeń sam kontroluje to, czy zrozumiał tekst. Druga strategia to tworzenie połączeń. W kognitywistyce nazywamy to szlakiem pobudzenia. Posiadamy pewną wiedzę i doświadczenia. I kiedy coś czytamy, jesteśmy w stanie połączyć nową informację z czymś, co już znamy. Aktywujemy nasz wewnętrzny schemat. Tworzymy połączenia. Trzecia strategia polega na określaniu ważności. Kiedy uczniowie coś czytają, a w zasadzie kiedy wszyscy coś czytamy, uruchamiamy podświadomy proces, jakim jest określanie ważności. Nie wszystko w tekście jest tak samo ważne. Skupiamy się na najważniejszych pojęciach. Podkreślamy je i robimy notatki. Czwarta strategia to zadawanie pytań. Szczególnie w przypadku samokształcenia, pytania uruchamiają proces, w którym poszerzamy wiedzę i przyspieszamy uczenie się. Piąta strategia dotyczy wizualizowania. Wprawny czytelnik podczas czytania kreuje obrazy w umyśle. Potrafi sobie wyobrazić to, o czym jest tekst. Kolejną strategią będzie formułowanie wniosków i przewidywanie tego, co ma nastąpić. Czytelnicy często to robią. Ostatnia strategia to syntetyzowanie. Czytelnik potrafi połączyć różne fragmenty tekstu w jedną spójną całość. Mówię o tych strategiach, ponieważ tworzą one zestaw narzędzi. Kiedy uczniowie nie radzą sobie z zadaniem i nie mają wewnętrznych mechanizmów, którymi mogą się wesprzeć, proszą o pomoc rodzica lub nauczyciela. Proces uczenia się zostaje zakłócony. Chcemy wyposażyć uczniów w zestaw narzędzi, dzięki któremu ukończą zadanie. Kolejnym zestawem strategii są tak zwane nawyki umysłu, nad którymi pracowaliśmy w Wilce.
Dzięki tym nawykom uczniowie mogą podejść do każdego problemu, wykorzystując strategie poznawcze. Pierwsza z nich to umiejętność rozpoznania punktu widzenia. Co i dlaczego autor miał na myśli? Druga to szukanie dowodów. Jakimi dowodami posługuje się autor, mówca, pisarz, żeby przedstawić swój punkt widzenia? Trzecia strategia polega na tworzeniu połączeń, a właściwie na identyfikowaniu wzorców myślenia. Łączą się one z konkretnym twierdzeniem, ale nie muszą być wyraźnie zaznaczone. Czwarta strategia to szukanie alternatyw. Czy mogę przyjąć inny punkt widzenia? Jeśli coś analizuję i formułuję jakieś twierdzenie oraz argumenty, czy biorę pod uwagę inne aspekty tego zagadnienia? Czy mają one jednakową siłę? Jakie są słabe strony tych argumentów? Piąta strategia to rozumienie znaczenia. Dlaczego ten punkt widzenia jest taki ważny dla mojego życia i całego świata? Szósta dotyczy tego, co możemy zrobić w tej sprawie. To zaledwie kilka nawyków umysłu, których możemy nauczyć. Kiedy uczniowie ich używają, tworzą pewien szablon rozwiązywania problemów. Mamy więc punkt widzenia, dowody, wzorce, alternatywy, ważność i działanie. Uczniowie wykorzystują szablon w procesie uczenia się i rozwiązywania problemów. Za chwilę wrócę do zestawu narzędzi. Chciałbym połączyć samosterowność w uczeniu się z czymś, nad czym pracuje Centrum Edukacji Obywatelskiej od wielu lat, czyli nad ocenianiem kształtującym. Jeżeli przeanalizujemy strategię oceniania kształtującego, to zauważymy, że następuje transfer odpowiedzialności za uczenie się. Przechodzi ona z nauczyciela na ucznia. Ważne jest to, żeby korzystać ze słownictwa i technik, które są znane dla uczniów. Te techniki pozwalają uruchamiać proces uczenia się. Uczniowie muszą go rozumieć. W strategiach oceniania kształtującego, których używamy, pierwsza mówi, że uczniowie muszą identyfikować cele uczenia się. Druga to kryteria sukcesu. Po czym poznać i skąd wiem, że praca jest dobrze wykonana? Jak ma wyglądać ostateczny produkt? Ważne jest to, żeby nauczyciele przedstawili uczniom wzorce dobrze wykonanej pracy. Uczniowie mogą przeanalizować wzorzec w grupie albo indywidualnie. Istotna jest rozmowa między nimi. Uczenie się jest procesem społecznym. Może pojawić się dylemat, ponieważ z jednej strony uczenie się jest procesem samodzielnym, ale przebiega w kontekście społecznym, który jest częścią motywacji. Uczniowie są zmotywowani przez to, że potrzebują mieć ze sobą kontakt w klasie lub w grupie rówieśniczej. Muszą mieć też możliwość rozmowy i otrzymania informacji zwrotnej, które są ważną częścią oceniania kształtującego. Kolejnymi narzędziami, których używacie, jest ocena koleżeńska i samoocena. To wszystko jest ze sobą powiązane przez kryteria sukcesu. W jaki sposób uczniowie mogą ocenić swoją pracę lub pracę kolegi? Skąd wiedzą, co ma być zawarte w pracy? Jak oni angażują się w ten proces?
Uczniowie powinni znać nasze wymagania, aby mogli nawiązać do swoich wcześniejszych doświadczeń, znanego słownictwa i używanych technik. They can connect to their previous experience, that they have routines and vocabularies that they can use, but rather than the teacher initiating. Zamiast tego, że nauczyciel prowadzi ten proces krok po kroku, uczniowie, znając ramy, mogą z niego skorzystać i dokonać samooceny. Chciałem jeszcze porozmawiać o tym, co konkretnego mogą zrobić nauczyciele z uczniami. Teachers might do specifically with students. So, I think the pojawia się kwestia oceny. W jaki sposób oceniam pracę uczniów? Przy ocenianiu jakościowym ważne są kryteria sukcesu. Jeśli kryteria zdefiniujemy jako różne poziomy osiągnięć, na przykład w postaci tabel, ważniejsza jest jakościowa informacja zwrotna niż stopień. Informacja zwrotna jest kluczowa w uczeniu się. Nieważne, czy to jest samoocena, ocena koleżeńska, czy informacja zwrotna od nauczyciela. Chcemy umieć zdefiniować, jak ma wyglądać praca ucznia na danym poziomie osiągnięć, żeby móc uczenie się poddać ocenie jakościowej. Możemy wykorzystać opisy i tabele jako podstawę informacji zwrotnej. Kolejną ważną rzeczą w samoregulacji jest to, żeby podjąć refleksję nad własnym procesem uczenia się. Nie chodzi o treści akademickie, ale jeśli następuje seria powtórzeń identyfikacji celów i zasobów, wyboru strategii uczenia się, można zastanowić się, w czym uczeń jest najlepszy, czego się nauczył, jakie ma wyzwania i następne kroki. W procesie udzielania informacji zwrotnej należy wyróżnić trzy elementy. Po pierwsze, z czym uczeń dobrze sobie poradził. Chcemy to podkreślać, ponieważ może nie być tego świadomy. Po drugie, co jeszcze wymaga pracy? Na jakich obszarach samodzielnego uczenia się powinien skupić się bardziej, żeby wykonać zadanie lub przyswoić wiedzę? Po trzecie, nauczyciel może zasugerować, co uczeń powinien zmienić następnym razem lub w kolejnej pracy. Informacja zwrotna jest niezwykle zindywidualizowana. Wyzwaniem jest czasochłonność indywidualnej informacji zwrotnej, więc chcemy ją ująć w trzech elementach: mocne strony, potrzeby i następne kroki. Są jeszcze dwa narzędzia, których używają nauczyciele, aby kształtować samodzielność. Pierwszym jest uczenie się w małych grupach. Uczniowie muszą wykonać wymaganą pracę, która pozwoli im podjąć rozmowę z nauczycielem. Motywacją jest to, że muszą coś przygotować, sami coś stworzyć, żeby móc udzielać się w grupie. Motywuje ich działanie zespołowe. To, że mogą pracować z innymi uczniami, dyskutować z nauczycielem. Wykonana praca staje się wymogiem. Bez niej nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie uczenia się. Początkowo nieważna jest jakość wykonanej pracy, ale to, że uczniowie mogą coś wykonać, że nabierają pewności w tym, co robią, że jest to użyteczne i że mogą otrzymać informację zwrotną. To bardzo cenne i kluczowe dla procesu uczenia się. Drugą rzeczą, której używają nauczyciele, są spotkania ukierunkowane na ucznia. Zwykle mają one ustaloną formułę. Zawiera ona trzy lub cztery elementy. Na przykład, co robię dobrze, co muszę zmienić,
jakie czekają mnie wyzwania i następne kroki. Często podczas takich spotkań uczeń milczy, a głos zabiera nauczyciel i rodzic. W kształtowaniu samodzielności uczenia się chcemy, żeby uczeń rozpoczynał takie spotkania. Powiedział, na jakim etapie jest jego uczenie się. Dokonał samooceny. Poproszono mnie, aby mój wykład trwał około 20 minut. Zatrzymam się w tym miejscu. Życzę wspaniałej konferencji. Nie mogę się doczekać spotkania z wami. Dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję Williamowi za jego wykład. Mam nadzieję, że był on dla Państwa szansą na zbudowanie nauczycielskiej skrzynki narzędzi, o której mówiłam na samym początku.